Witam Państwa serdecznie. Mamy 3 czerwca, jesteśmy na Mazowszu i znajdujemy się na plantacji przężyta ozimego odmiany Stelvio. Gleba klasy 4 i 5. Praktycznie od początku maja nie spadła tutaj kropla deszczu. Jak widzicie Państwo, póki co przężyto bardzo dobrze sobie radzi. Możemy śmiało polecić Państwu tą odmianę na glebach, gdzie występuje mozaika, tak jak tutaj. Nawet na późniejszy siew wsieliśmy tutaj tą odmianę w niskiej dawce wysiewu 15 października. Bardzo dobrze nam się rozkrzewiło. To, o czym należy pamiętać, prowadząc plantację przężyta ozimego Stelvio, to przede wszystkim skracanie. Tutaj zastosowaliśmy dwukrotną dawkę Trinexapaku, łącznie zastosowaliśmy 0,5 litra. Jak widać, przężyto bardzo ładnie nam tutaj pracuje. Łodyga jest gruba. I co ważne, mamy bardzo ładny, duży, obiecujący kłos. Nic tylko czekać na wodę. Miejmy nadzieję, że przyjdzie ona w ciągu tygodnia i będziemy mogli uzyskać tutaj zadowalający plon. Będziemy dalej zdawać relacje z tego pola. Śmiało mogę polecić odmiana Stelvio hodowli Danco, tylko w programie.